Witamy Państwa na naszej prezentacji, której tematem jest tak naprawdę naruszanie i nienaruszanie praw autorskich w obszarze oprogramowania, ale tak naprawdę w obszarze IT. W rzeczywistości postaramy się wskazać Państwu kilka takich sytuacji, w których nawet nieświadomie my wszyscy, właściwie społeczeństwo, zarówno końcowi klienci, jak i biznesowi, łamiemy te przepisy. Wynika to najczęściej właśnie z braku tej naszej takiej świadomości, ale z drugiej strony wynika to troszkę z takiego pewnego przyzwolenia społecznego, a postaramy się również wskazać przyczyny tego przyzwolenia społecznego. W naszej prezentacji chcemy skupić się na takich trzech obszarach. Pierwszym z nich jest analiza pojęcia twórcy, które uważamy, że w odniesieniu do programów komputerowych trochę wymyka się już ze schematów ustawowych. Drugim takim obszarem będą umowy licencyjne. Tutaj także w odniesieniu do programów komputerowych i też uważamy, że jest to obszar, w którym dochodzi do bardzo częstych naruszeń. I trzeci obszar, jeżeli czas nam pozwoli, jeżeli nie, to zaprosimy Państwa do przeczytania, przejrzenia prezentacji. Trzecim obszarem są podróbki programów komputerowych, też uznawane przez nas za dość kluczowy problem. Tak, podczas naszej prezentacji poruszymy dość wiele tematów, można powiedzieć, pobocznych. Spróbujemy chociaż kilka z nich tak zarysować, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jednym z takich tematów jest autor utworu, autor, twórca utworu. Bo by się tak zastanowić, to kto jest twórcą? Zazwyczaj kojarzy nam się osoba fizyczna, prawda? I rzeczywiście w większości przypadków tak jest i właściwie do tej pory nie było większego problemu z definicją, no ale pojawiły się nowe technologie. I tutaj zaczynamy wchodzić w taki obszar, gdzie prawo w pewnym sensie nie nadąża już za tymi technologiami. Oczywiście za chwilkę znowu pewnie nadgoni, ale to też jest kwestia czasu, jak tylko znowu technologie zaczną wyprzedzać to prawo. Takim przykładem może być, zapewne tych przykładów jest więcej, ale akurat taki, który łatwo było nam znaleźć, to jest przykład Australijki, która wymyśliła, bodajże nazywa się Margaret Sarley, która stworzyła oprogramowanie do pisania bajek. Tak? W związku z tym, idąc dalej tym tropem, moglibyśmy się zastanowić, no, kto jest autorem takiej bajki, ale gdybyśmy dalej brnęli w ten temat, to można stworzyć oprogramowanie, które stworzy kolejne oprogramowanie, które to dopiero będzie wymyślało, coś tworzyło, coś, prawda? Zwłaszcza w dobie teraz technologii, gdzie są sztuczna inteligencja coraz większe, zatacza kręgi, tak, coraz więcej sieci neuronowych i ta technologia galopuje. My oczywiście możemy zajrzeć do naszej ustawy i tam w artykule 8 przeczytamy, że twórcą jest osoba, której imię i nazwisko uwidoczniono na utworze w tym charakterze lub też podano do wiadomości publicznej. Natomiast też wiemy, że w przypadku programów komputerowych nie zawsze te dane na utworze znajdziemy. Tak, tutaj jest taka sytuacja, że najczęściej na takim utworze czy też na produkcie, bo to też nie zawsze się jest związane z utworem, będziemy widzieć logo firmy, która obrędowała ten utwór, no jest to związane z pewnymi umowami, które zawierają firmy ze swoimi pracownikami, ale koniec końców twórcą zazwyczaj jest grupa bądź człowiek, osoba fizyczna, tak? Więc w tej sytuacji i tak no, są gdzieś te prawa autorskie. Drugim takim zagadnieniem uznanym przez nas za kluczowe, jak już mówiłam, są umowy licencyjne i tu dostrzegamy w branży IT wiele problemów. Pierwszym takim problemem jest nierozumienie przede wszystkim różnicy między umową licencyjną a przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Chodzi o takie konkretne przykłady, kiedy tworzone jest oprogramowanie pod potrzeby konkretnego klienta i bardzo często zdarza się tak, że jedynym dokumentem, który się pojawia, jest tylko faktura, czyli nie ma umowy licencyjnej. My oczywiście znowu możemy sobie zaglądać do ustawy i sprawdzać definicję tej umowy licencyjnej. Możemy znaleźć tam zapisy, że jest umowa licencyjna w formie pisemnej, co oczywiście byłoby najlepszym rozwiązaniem, gdyby to w praktyce funkcjonowało. Natomiast często jest tak, że nie tylko nie ma umowy licencyjnej w formie pisemnej, nie ma też licencji ustnej. Bo my możemy sobie zakładać, że jeżeli nie ma licencji pisemnej, to zapewne jest licencja ustna. Natomiast czym jest licencja? No właśnie. Problem troszkę polega na tym, jakiego sformułowania używamy. Najczęściej używamy sformułowania licencja, ale tak naprawdę jest to nic innego jak umowa. Oczywiście każdy z nas sobie zdaje sprawę, czym jest umowa, tak? Jest to pewnego rodzaju usankcjonowanie uzgodnień pomiędzy stronami, tak? Gdybyśmy cały czas operowali być może tym zwrotem, troszkę inaczej byśmy traktowali te nasze licencje. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często wydaje nam się, że licencja to jest nic innego jak jednostronne właściwie uzgodnienie. Z czego to wynika? Wynika to najczęściej z sytuacji, z którymi mieliśmy do czynienia
w swoim życiu, czyli kiedy instalujemy, nie wiem, Windowsa, musimy zaakceptować licencję. Tak, właśnie, no to jest bardzo istotne. Musimy zaakceptować licencję, ale tak naprawdę nikt nas do tego nie zmusza, bo jeżeli nie chcemy zaakceptować zapisów tej licencji, to wystarczy nie instalować tego oprogramowania, tak? Czyli teoretycznie wyrażamy, nawet nie teoretycznie, praktycznie wyrażamy zgodę na te zapisy, które tam się znajdują. W związku z tym musimy pamiętać, że umowa tak czy inaczej, przepraszam, że licencja tak czy inaczej jest umową. Jest pewnego rodzaju uzgodnieniami pomiędzy nami, a na przykład firmą Microsoft, czy też firmą Google, czy jeszcze innymi firmami tworzącymi oprogramowanie. Co jeszcze bardziej istotne, polskie prawo reguluje pewne kwestie dotyczące umów licencyjnych, dotyczące licencji, o ile same te umowy nie mówią inaczej. Zatem czym jest licencja w rozumieniu polskiego prawa? Jest to nic innego jak zgoda na użytkowanie w pewnym ograniczonym przez tą umowę zakresie tegoż oprogramowania, ale w czasie. No właśnie, jest to tylko i wyłącznie czasowa zgoda. I tutaj jest pewien niuans, o którym musimy wiedzieć. Bardzo często zdarza się tak, że w umowach licencyjnych, nawet jeżeli one występują, nie jest określony czas trwania tej licencji. W takiej sytuacji reguluje to nasze prawo. I tu uwaga, kto ma starszego Office'a niż 5 lat? No, być może ktoś ma, być może ktoś nie ma, prawda? A dlaczego o to pytam? Dlatego, że właśnie nasze prawo reguluje umowę licencyjną jako trwającą przez 5 lat, jeżeli nie było innych zapisów w tej umowie. Oczywiście ja nie twierdzę, że tam nie ma takich zapisów, tylko kto się z nas zastanawia tak naprawdę, ile czasu używamy już dane oprogramowanie, tak? No tym bardziej kto czyta, kto normalny, że tak powiem, czyta licencję, tak? Czy ktoś przeczytał licencję do Windowsa, czy ktoś przeczytał licencję do Office'a kompletnie? No nie, niestety tak już zostaliśmy przyzwyczajeni, że klikamy dalej po to, żeby jak najszybciej zainstalować. No i tym samym tak naprawdę akceptujemy te wszystkie zapisy, nawet ich nie znając. Nawiązując jeszcze do tego czasu trwania licencji, jest to artykuł 66 ustawy i tu też mamy taki, no właśnie, tutaj mamy też taki problem, ponieważ po upływie tych 5 lat prawo wynikające z umowy licencyjnej wygasa. Bardzo fajnie to brzmi, jeżeli czytamy sobie ustawę, natomiast jeśli odniesiemy to do praktyki, okazuje się, że no wyobraźmy sobie taką sytuację, że informujemy klienta po upływie tych 5 lat, że już nie ma prawa do korzystania z oprogramowania, za które de facto zapłacił. Zapłacił, ale też często w niejawnej formie. Nie było wiedzy o tym, czy jest to licencja, czy jest to nabycie ostateczne tych praw autorskich majątkowych. Okej, o ile tutaj możemy mówić o klientach indywidualnych, no to powiedzmy, że jeszcze jakoś da się to zrealizować, natomiast w przypadku klientów instytucjonalnych, tak naprawdę w przypadku biznesu bardzo często wiąże się to ze stratą klienta w rzeczywistości, tak? Poinformowanie, halo, sorry, nie możesz tego używać, bo już licencja ci wygasła. No ale tak się nie umawialiśmy, no pewnie, że nie. Wiadomo, że takich sytuacji staramy się unikać, tak? Natomiast no, to jest kwestia właśnie tego uświadomienia społeczeństwa na ten temat. Dużym problemem są też kwestie dowodowe. Często może się okazać, że jeżeli nie mamy tej licencji w formie ustnej, tej umowy licencyjnej, tak naprawdę nie mamy na papierze ustaleń, nie mamy warunków umowy, uprawnień, obowiązków i może się okazać, że już nie ma osoby w firmie, która uczestniczyła w tych ustaleniach i tak naprawdę trudno odtworzyć treść tej umowy licencyjnej i dokładne warunki. Dokładnie. Idąc jakby jeszcze dalej tym tropem, możemy jakby poruszyć temat sytuacji, gdy tak naprawdę na rynku istnieje bardzo wiele małych i średnich firm, które po pierwsze nie stać, po drugie nie mają świadomości, że powinny zawierać umowy licencyjne ze swoimi klientami, produkując jakieś rozwiązania IT, produkując jakieś raporty, jakieś oprogramowanie, jakieś funkcjonalności dla swojego dobra, ale również dla dobra klienta. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zostanie nawet podpisana umowa na stworzenie takiego oprogramowania, to tak naprawdę nie zawierająca nawet informacji o tym, że jest to licencja, że udzielamy jakiejkolwiek licencji, to nasze prawo stara się uregulować takie sytuacje, trochę wychodząc naprzeciw twórcom, tak? Czyli w sytuacji, gdy nie ma mowy o licencji w umowie, nie ma mowy o jasnej mowy o przeniesieniu praw autorskich w takiej umowie, to jest domniemanie udzielenia licencji i tej właśnie 5-letniej licencji. I o tym również musimy pamiętać. Musimy też pamiętać, że to domniemanie też musi wynikać z, może być przeprowadzone w takich okolicznościach, które wskazuje na wolę stron. Cały czas musimy pamiętać, że licencja jest umową, czyli konsensusem i ten konsensus musi między stronami zaistnieć. Okej, czas nam się niestety kończy. Nie wiem, czy możemy troszkę przeciągnąć?
Okej, okay, dobrze, bo mamy niestety trochę dłuższą prezentację. No dobrze. To przejdźmy. Nie wiem, czy pozwoli. Przewijać, nie pozwoli? Nie, dobrze, dobrze. Okay. Jeszcze jednym takim problemem, który już na zakończenie chcemy poruszyć, to podróbki. Podróbki programów komputerowych. Oczywiście każdy z nas zna ten termin podróbka. Możemy się zastanawiać, sięgnąć do słownika języka polskiego, żeby sprawdzić, czym jest podróbka. Tak, no tutaj temat podróbek jest dosyć niespotykany, przynajmniej tak słabo jest kojarzony w przypadku oprogramowania. Dlaczego? No bo z czym kojarzy się podróbka? Podróbka zazwyczaj kojarzy się z jakimś produktem, który ma udawać produkt oryginalny, czyli tak naprawdę ma być jak najbardziej podobny do niego. W przypadku oprogramowania sytuacja jest wręcz odwrotna. W przypadku oprogramowania chodzi o to, żeby funkcjonalnie spełniało to takie oczekiwania, jakie miał klient, ale żeby było jak najmniej podobne do swojego pierwowzoru. I tutaj można podać wiele przykładów. Ja ze swojego podwórka, ponieważ ja jestem bardziej technologiczny, jestem programistą i reprezentuję też firmę technologiczną. I bardzo często, może nie bardzo często, często zdarzały się sytuacje, że pojawialiśmy się u klienta, dla którego sprzedaliśmy N lat temu rozwiązanie, gdzie wchodzimy i okazuje się, że jest na tyle nieudolnie zrobiona ta podróbka, że wygląda dokładnie tak jak nasz produkt, a jest tylko obrędowane inną nazwą. Tak? I tutaj mamy sytuację taką, że im bardziej podobne, tym gorsza podróbka. Tak? Więc tak naprawdę troszkę tutaj nasze prawo również zawodzi, ze względu na to, że no, jako podróbkę głównie definiuje coś, co jest jak najbardziej podobne. Tak? I to podobieństwo no, zazwyczaj kojarzone jest właśnie z wyglądem. No a w oprogramowaniu niestety bywa troszeczkę inaczej. I właśnie tu jak prawo odpowiada na te potrzeby praktyki? Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji definiuje naśladownictwo jako jeden z tych czynów nieuczciwej konkurencji i odnosi się właśnie do kopiowania tej zewnętrznej postaci produktu. Oczywiście tu nawiązujemy do możliwości postępu technologicznego rozwoju, czyli bazowania na tej funkcjonalności produktu, co sprawdza się może w przypadku innych produktów. Natomiast technologie i programy komputerowe, tak jak już tu powiedziano, no nie do końca możemy powiedzieć, że to kopiowanie zewnętrznej postaci produktu będziemy tutaj uznawali za podróbkę. Czyli być może powinniśmy sięgnąć trochę głębiej i trochę też zmodyfikować te regulacje, które dotyczą programów komputerowych, a nie do końca odpowiadają na te potrzeby. Teraz chcielibyśmy wskazać, tak jeszcze na szybko, póki jeszcze czas nam się nie skończył, kilka przyczyn takiej sytuacji, kilku winowajców, muszę tutaj wrócić do slajdu, do winowajców tych naruszeń. Myślę, że takimi najłatwiej wyobrażalnymi, którymi łatwo sobie zwizualizować, będzie właśnie wirtualny charakter tej własności intelektualnej, ze względu na to, że często pobieramy taki program z internetu, pobieramy klikając w link ciach i już go mamy. I tak naprawdę nikt do nas nie zapuka i nie powie, halo, masz mój program. Tak nam się przynajmniej wydaje, prawda? Więc trochę taki wirtualny charakter tej własności. Kolejną kwestią jest to, że w naszej świadomości internet jest takim dobrem wspólnym i w rzeczywistości okej, tak jest, ale nie wszystkie treści, które tam są bezpłatne, są dobrem wspólnym. Nawet często bywa tak, że jeżeli są tym dobrem wspólnym i są bezpłatne, to należy zwracać uwagę mimo wszystko na licencję. Tak? Kolega nam powie, że ten program jest bezpłatny, w związku z tym ja z niego korzystam, nawet nie przeczytam tej licencji, ale to jeszcze nie jest tragedia. Tak? Problem polega na tym, że za chwilę idziemy do firmy i mówimy, że wiemy, że jest jakiś fajny program bezpłatny, w związku z tym ściągnijmy go. Tak? Tylko tutaj jest kolejna kwestia. Bezpłatność dla klienta indywidualnego, a licencja dla klienta komercyjnego. Bardzo wiele oprogramowań jest tak konstruowanych, żeby było bezpłatne dla końcowych klientów, dla osób fizycznych, ale dla klientów komercyjnych no już zupełnie inaczej jest to traktowane. Właściwie po to producenci robią te bezpłatne oprogramowania, żeby zachęcić do używania końcowego klienta, który de facto wprowadza to oprogramowanie później do swojego biznesu. I już tak na zakończenie, formułując postulaty, możemy się zastanawiać, czy wzorem na przykład innych regulacji nie powinniśmy wprowadzić jakiegoś rejestru praw autorskich. W zasadzie należało powiedzieć rejestru utworów. Wtedy też ominęlibyśmy pewne problemy związane właśnie z ochroną programów przed podróbkami, bo tam też pojawiają się takie trudności dowodowe, jeżeli ten program jest sprzed 10 lat, może się okazać, że w firmie nie ma już dowodu, że to pracownik jest na przykład twórcą takiego oprogramowania, a na przykład prawo indyjskie coś takiego wprowadziło i też jakoś to się sprawdza. Poza tym drugi taki postulat to umowy licencyjne. Wszystko oczywiście w ramach większej świadomości prawa autorskiego, zwłaszcza w biznesie, gdzie mamy do czynienia z podmiotami profesjonalnymi, a tej świadomości niestety nie ma.
więc zawieranie umów licencyjnych przede wszystkim w formie pisemnej i może taki większy automatyzm ze strony ustawy. Dokładnie, bo ustawa, tak jak powiedziałem, stara się pomóc, ale tylko w pewnym wąskim zakresie. Także tutaj też kwestia być może jednak regulacji prawnych. Okej, i tak już przekroczyliśmy. Bardzo dziękujemy za przedłużenie czasu i dziękujemy również Państwu.